Początki w wspólnocie zaczęły się troszeczkę dziwnie, bo pojechaliśmy na jakieś spotkanie do Olsztyna. Wiedzieliśmy tylko, że spotkanie związane z Grunwaldem. Dla większości osób to pewnie jest czas taki, że nie istniała wspólnota drużyn grunwaldzkich. O. My też jadąc nie wiedzieliśmy, po co jedziemy. Pojechaliśmy do Olsztyna na spotkanie rad drużyn harcerskich, które brały udział w wcześniejszym zlocie grunwaldzkim. I tam dowiedzieliśmy się, że została powołana wspólnota drużyn grunwaldzkich. Więc można powiedzieć, że nieświadomie, ale byłem jednym z współzałożycieli wspólnoty. Jak człowiek dorastał, podejmowałem różne funkcje. W pewnym momencie zostałem przedstawicielem wspólnoty na Chorągiew Śląską. Drugim przedstawicielem, bo pierwszym był Marcin Malik. Za moich czasów udało się przede wszystkim, jako w pierwszej Chorągwi, powołać zespół wspólnoty drużyn grunwaldzkich jako statutowe, jako może nie statutowe, ale organizacyjne ciało działające przy Komendzie Chorągwi. Myślę, że tak jak napisałem jeden artykuł w którejś książce o wspólnoty, to przede wszystkim ludzie. Ludzie, na których zawsze mogliśmy polegać, ludzie, z którymi bardzo chętnie się spotykaliśmy, rozmawialiśmy, mogliśmy zrobić rzeczy wielkie i na, tak jak powiedziałem przed chwilą, na których przede wszystkim mogliśmy polegać. Tam nie było rzeczy nie do zrobienia, nie było osób, którym nie można było zaufać. To była właśnie wspólnota, moja wspólnota. Ale taka atmosfera i takie osoby, jak się tam spotykają, myślę, że są jedyne i niezastąpione. Zresztą nawet wasza obecność tutaj to jest kwestia tych ludzi, tak? Z którymi my się znamy od prawie 30 lat z niektórymi. Jeden telefon, drugi telefon, gdzieś jedna rozmowa i można różne rzeczy pozałatwiać. Myślę, że przesłania Druhny Basi pozostaną w nas wszystkich głęboko, ale ja mogę chyba podziękować wspólnocie i Druhnie Basi, bo była pierwszą taką osobą, która zawierzyła 17-18-latkowi, gdzie mogłem się spróbować wykazać na tak szerokich wodach, jakie wtedy dawała mi akurat wspólnota. Czego można życzyć wspólnocie? Przede wszystkim, żeby przetrwała. Żeby cały czas pojawiał się ktoś, kto ten pociąg pociągnie dalej, kto zachęci harcerzy do realizacji idei, które Druhna Basia kiedyś w nas zaszczepiła, które my szczepiliśmy w tych troszeczkę młodszych osobach i żeby gdzieś ten łańcuch się nie przerwał, bo wspólnota będzie wspólnotą tylko wtedy, kiedy to się będzie wszystko zazębiało i kiedy będzie przekazywane coraz młodszym pokoleniom. Miejsce na pewno zostanie, ludzie się zmienią, no i to, co może zostać, to tak jak było w haśle i jest w haśle wspólnoty tradycja, bo ona będzie spajała wszystko przez kolejne lata.